Kłaniam się nisko. Witam serdecznie. Jeżeli nie subskrybujesz, subskrybuj i zostaw ślad po sobie w postaci komentarza. Mój drogi widzu, dzisiaj taki temat o normalnej robocie. Jarek, weź się za normalną robotę. Piekarz, jestem piekarzem. Pracuję w piekarni lub pracowałem w piekarni. Kurierka, rozwożę skuterem różne rzeczy. Dla ludzi. Praca. Czy to dla was nie jest normalna robota? Czy normalna robota dla was to jest na przykład, nie wiem, siedzenie w jednym zakładzie pracy 25 lat? No to jest normalna robota. Bo jak ktoś sobie pracuje jak chce i kiedy chce, zarabia na przykład. Ja zarabiam na YouTube, zarabiam z kurierki, zarabiam z pracy w piekarni na przykład. Zarabiam trochę tu, trochę tam. Ale to chyba nie jest normalna robota. Jak myślicie, normalna czy nie? Bo ja już nie wiem, jaka to jest normalna robota. Bo jak czytam też komentarze na filmach innych YouTuberów, to też takie coś. Weź się za normalną robotę. Wytłumaczcie mi proszę, jaka to jest normalna robota. Proszę was o to. Napiszcie w komentarzach. Piszcie, jak komentarze nie usuwam. Komentarze najczęściej jakieś tam niestosowne wpadają przez ten filtr do skrzynki, ale czasami normalne też się zdarza, że wpadną. To napisz jeszcze raz ten komentarz. Jakoś inaczej go napisz, to on na pewno się pojawi. Tak to jest z tym YouTube'em, nie? Niektórzy są informatykami, pracują sobie z domu. No to już są negusy. To już są negusy i nie wykonują normalnej roboty. Normalna robota. Weź się, Jarek, za normalną robotę. Kilkaset razy taki komentarz się pojawił pod moimi filmami, nie? Pracowałem w piekarni, pracowałem nocki, 4 dni w tygodniu. Jarek, byś się wziął za normalną robotę. No i powtórzę jeszcze raz, napiszcie, co to dla was jest normalna robota. Bo dla mnie, jak ktoś sobie uczciwie zarabia pieniądze, uczciwie płaci podatki, wszystkie pierdoły, bo podatki i śmierć to jest coś, co nas niestety czeka, każdego, nie? Płacenie podatków i śmierć, niestety. To nas czeka. I tak, moi drodzy, to wygląda, nie? No, i taki temat dzisiaj, kurczę. Dziś, tak czytam te komentarze i tak właśnie o tej robocie właśnie chciałem dzisiaj powiedzieć. Ja tam czuję się wolny. Czy czuję się spełniony? Nie do końca. Czy jestem szczęśliwy? Nie jestem szczęśliwy, teraz powiem wam. Nie jestem szczęśliwy. Bo kurczę, wiele powodów ma i czynników. Chciałbym stąd wyjechać. Pojechać do Polski. Może tam bym był szczęśliwszy. Są dni takie jak dzisiaj, że na przykład nic mi się nie chce, nygus totalny. Ale no niestety trzeba się ruszyć i zarabiać pieniądze. Jestem z wami szczery. Mówię jak jest. Już w Anglii nie jestem szczęśliwy. Kiedyś byłem, teraz już nie jestem. Ale staram się cały czas motywować własnego siebie, robić coś. Teraz przed chwilą byłem trochę na siłce. Się wypompować, aż mi w gardle zaschło. Oczywiście wody sobie żadnej nie wziąłem. Zawijamy się, bo tam będzie ruch uliczny i nie będzie nic słychać. Figowiec, moi drodzy. O, proszę bardzo, taka ciekawostka. Figowiec. No, i tak to jest, są normalną robotą. Kurierka, piekarnia, YouTube. Z trzech źródeł sobie ciągnę kasę. Jedno źródło się skończy, zacznie się i jest następne. I jak się urwie jakieś źródło dochodu, no to jest to drugie, później jest to trzecie. Jeszcze może być czwarte i piąte. Zależy, jak ktoś jest kreatywny, nie? Ja sobie żyję jak żyję, nikomu krzywdy nie robię. Płacę podatki. Staram się być uczciwy, bo ja jestem uczciwy zawsze. No i tyle, moi drodzy, nie? Taka normalna robota moja. Ale nie. Weź się do normalnej roboty, bo ta twoja robota to jest nienormalna, Jarek. 42 lata prawie i na skuterze jeździć jako kurier? A co to za różnica, czy jeździ skuterem, czy bym jeździł vanem?
Czyli ten kurier, co jeździ vanem, rozwozi też jedzenie, pizzę, no to już też nie jest robota dla niego, bo ma tyle lat. Ta mentalność taka z Polski to jeszcze czasami mnie dobije tak w tych komentarzach, jak czytam te komentarze, przepraszam. Może nie dobije, no ale tak jeszcze jest coś z niewolnika ma ten Polak, nie? Coś z niewolnika. No. A najlepsze są te na wakacje. A szef cię puści? Szef cię puści, Jarek, na te wakacje? Kurwa. Szef mnie puści na wakacje. Jak to brzmi? No ja znam te czasy, że szedłem po urlop i urlop został mi odmawiany, nie? No tak niestety w Polsce jest do dziś, nie? Nie dostanie już urlopu, bo nie. No. Jesteś uzależniony od tego szefa, nie? Czy ci da urlop, czy ci nie da urlopu. Dla mnie to jest chore. Takie zachowanie, nie? Ale czasami tak jest. Ale ja powiem wam tak szczerze, jak tutaj w Anglii pracuję, nigdy nie miałem problemu z urlopami. Zawsze z ludźmi, którymi pracowałem, dogadaliśmy się, ustawiliśmy sobie mniej więcej na początku roku, kto kiedy na ten urlop chce iść, to sobie szedł, nie było żadnego problemu. A w Polsce to zawsze urlop wyznaczał mi pracodawca, nie? Wtedy nie pojedziesz. Pamiętam taką sytuację, brałem ślub, hajtałem się, no i przyszedł ten dzień. Oczywiście 3 tygodnie wcześniej poinformowałem mojego szefa, że wiadomo, nie, jest, że się hajtam, nie? No i tego dnia, oczywiście sobota, wiadomo, 4 czerwca, przyszedł, a Jarek co? Jarek ma wpisaną nockę, nie? No i mówię do szefa, że kurde, szefie, no jak? Kurwa, taki był, nie? Nie miałeś kiedy, tylko teraz. Nie miałeś kiedy. No, tylko teraz. No wie, no a kiedy? Boże, ci szefowie to byli wariaty niektórzy. Ale miło wspominam. Nie? Oczywiście dał mi ten urlop. Oczywiście 2 tygodnie urlopu. Bo pamiętam, po tym wszystkim pojechaliśmy sobie za jakiś czas do Tunezji. Taki pierwszy mój wyjazd, można powiedzieć, gdzieś dalej. No, tak to wspominam. To był 2000... Który to był rok? 11? Coś takiego, 2011 bodajże. No, tak to, moi drodzy, było. Takie czasy. I tak myślę, że się nic w tej Polsce nie zmieniło, nie? Wszyscy chodzą w Polsce do normalnej roboty, a Jarek chodzi do nienormalnej roboty. Dzisiaj taki odcinek jak zawsze. O wszystkim i o niczym. Więc tak to, moi drodzy, jest życie. Życie pisze różne scenariusze i nigdy nie wiesz, nie? Co cię spotka. Podziwiam ludzi, którzy siedzą po 20 lat w jednym zakładzie pracy. Gdzie jest, chciałem użyć tego wulgarnego słowa, ciulowo. Ale siedzą. Bo się boją, nie? Boją się takiej niestabilności. Ja też się, kurczę, bałem takiej niestabilności. Straciłem tą ostatnią pracę. Przedostatnią, na Patnej. Też tak sobie powiedziałem, mówię, kurde, czy warto tak się starać? Nie warto się starać, bo i tak dostaniesz wcześniej czy później kopa w 4 litery i tak to będzie wyglądało. Nie ma co pokazywać, starać się, skakać w robotach i na spokojnie. Wiele razy o tym mówiłem. Nie chcę się powtarzać, więc powtórzę po raz 4. Powiedzcie mi, moi drodzy, jaka to jest normalna robota, bo nie wiem, jaka to jest. Dyrektor banku zbożowego? Czy premier Polski? Czy może prezydent? To jest normalna robota, nie? No, oczywiście świruję, nie? Tak jak prowadzę live'a, dzisiaj go prowadziłem, no tam wielu pisze, że zarabiają po 15 tysięcy, że w Polsce już się tyle zarabia. A jak ja rozmawiam z ludźmi, to wydaje mi się, że 70% zarabia. Nawet 4,5 koła nie zarabiają. Na rękę, nie? No, tak mi się wydaje. Może się mylę. Ale Jarek, ty nie powinieneś się w ogóle na temat Polski wypowiadać, bo ty w niej nie mieszkasz, nie masz prawa. No, tak też piszą, ale niech piszą. Na tym to polega. Idę sobie zakupić jakąś wodę. Mój drogi widzu, bo piękna pogoda się zrobiła, słoneczko wyszło.
A słoneczko ma moc, zobaczcie jaki widoczek. Te chmurki idą, będzie deszcz. Będzie deszcz. I proszę bardzo. Wiktoriański styl, jak się nie mylę, kiedyś mówiłem. Tych domów, nie? Zobaczcie, tu jest stare budownictwo tutaj. To jest stare budownictwo. To jest delikatnie nowsze. A to już nowe socjalne chałupki. Bardzo fajnie wyglądające, bardzo mi się podobają. No i tutaj mieszkają różni ludzie z różnych krajów, nie? Krajów. No tak to się prezentuje. Ludzie sobie jakoś żyją, nie? Żyją sobie, jakoś sobie radzą. Rejestruj marsz w plenerze. Nie, wycisz na dziś. Po co mnie to będziesz rejestrował? No i życie jest różne, więc nie poddawać się. Róbcie swoje. Nie patrzcie na innych. Odbijajcie od jakichś dziwnych osób, którzy was obrażają, nie szanują. Odbijajcie od razu od nich. Będziecie mieli lżej. A jeżeli ktoś od was odbije, nie chce się z wami zadawać, nie odzywa się jakiś czas, nie zabiegajcie o jego uwagę, bo nie warto. Są też tacy, którzy jak potrzebują coś, no to wtedy się odzywają do ciebie, a jak nie potrzebują, to mają cię w nosie. Ja bardzo łatwo takich osób się pozbyłem. Wiecie jak? Zmieniłem numer telefonu, to był jakiś czas temu. Dawno temu i mam spokój. I tak to, moi drodzy, wygląda. Tak to, moi drodzy, dzisiaj wygląda. Wszystko robię, żeby być szczęśliwszy w tej Anglii, ale nie jestem. Nie jestem tu już szczęśliwy, niestety. Ale cały czas chcę być pozytywny. Nie chce mi się dzisiaj nic robić. Takie ciśnienie słabe mam dzisiaj, że masakra, nie? No, od pogody. Ja to odczuwam, pogodę. Mam słabe ciśnienie, zawsze mam delikatnie podwyższone. Zbijam je lekiem, oczywiście. Bo za wysokie. I kurczę, dzisiaj to mam niskie. Już powtórzę się. Wszystko zależy od pogody dzisiaj. Jestem tak uczulony na tą pogodę. Idzie jakiś front i ochłodzenie. O, to rzeczka. Wyczyścili ładnie. Są jakieś ryby lub raki. Bo u mnie raków jest bardzo dużo. Idziemy zobaczyć. Żółwie też są. Może dzisiaj jakiegoś zobaczymy. Ale z dnia na dzień staram się, żeby było dobrze. Nie przejmuję się niektórymi rzeczami, bo nie warto. Cały czas idę do przodu. Idę do przodu, moi drodzy. Nie poddaję się. Jestem cały czas, żyję na powierzchni, a czasami człowiek jest delikatnie mniej szczęśliwy, już bardziej szczęśliwy. No ale już tak to wygląda. Cześć, Kiciuś. Ty nie jesteś tym Kiciusiem z tego plakatu? Co tam komuś uciekł? Chyba nie, nie? No. Chcemy zobaczyć, czy są raki. O, tu jaki. Jaki wariat siedzi. Czy są raki, moi drodzy? Są raki. Zobaczcie, jaki wielki rak. O, ucieka tam, widzicie go? I zagrzebał się w mule. Zauważył mnie. No, spory, duży. Nie wiem, czy go widać, czy nie. Nie chcę się wpierdzielić, ale tam siedzi, dokładnie w tym miejscu. No i tak to, moi drodzy, to są chyba te inwazyjne raki. Piszcie w komentarzach. Inwazyjne raczki chyba, nie? I tam jest następny. Zobaczcie. Ten się napstroszył. To jest ten rak czerwony bodajże. Patrzę, wypatruję węgorzy, bo tu kiedyś bardzo dużo węgorzy było. Szczególnie jak ten nieszczęśnik tam był pod mostem, co kiedyś wam o tym opowiadałem. Idziemy dalej. Dawno tu nie byłem. Posprzątali, kurczę. Wycięli tą trawę, nie? Boże, jak to jest zamulone. O. Piszcie, co to za rak. Przejdę z drugiej strony, wam go lepiej pokażę. To, moi drodzy, bądźcie szczęśliwi. Nie smućcie się tak jak Jarek czasami. Czasami się smucę za bardzo. Staram się być pozytywny. Czasami się nie da, nie? Ale
nie poddaję się, walczę. Walczę czasami z samym sobą. Ale tak to jest. Na przykład nie chcę mi się z łóżka wstać, dzisiaj mi się nie chciało. No to zmuszam się. Wstaję. Jarek, masz depresję. Nie, no chyba nie. Aż tak źle nie jest. No. Chce mi się pracować, chce mi się działać, więc nie jest tak źle. A czasami taki dzień, jeden może człowiek mieć, nie? Że mu się nic nie chce, to chyba normalne. Dobra, idę wam tego raka pokażę, bo sam jestem ciekawy, co to za odmiana. O, moi drodzy widzowie, napiszą mi to w komentarzu. Ale to będzie chyba, o Jezu, jakieś pajęczyny wlazłem. Ale to chyba będzie ta odmiana inwazyjna. Bo nie przypuszczam, że tu taki rak by przetrwał w tej wodzie. A może by przetrwał. Nie chcę, żeby uciekł. On gdzieś tutaj wariat siedzi, nie widzę już go. Ślepy jestem. Gdzie to było? Gdzieś tutaj. Nie widać go. Widzi tego ludziska? Czy to było gdzieś tutaj? Tu czy tu? Nie widzę. Spieprzył. Uciekł. Mam jakieś siodełko do rowera. Wszystko tutaj się znajdzie. Wszystko tu znajdziecie, moi drodzy. Wszyściutko, co byście tylko nie chcieli. Nie, to będzie tutaj. Się wpierdzielę do... O, jest. Jest taki duży, ogromny. Widzicie go? Tylko wam z bliska pokażę. O, piszcie, co to za wariat. Widzicie go? Widzicie pewnie, nie? No. Wsadziłbym kamerę do wody, ale... Ale nie mam. On dokładnie jest w tym miejscu. O. Gdzie rzuciłem patyk. Potężny wariat. Naprawdę. Tak wygląda. No to o tej butelki leci teraz. No, mam nadzieję, że widzicie. Jarek wam przyszedł raka pokazywać. Jakbyście raków nie widzieli, nie? Ale wymyśliłem dzisiaj. Tak. Jutro idę do normalnej roboty. Czekajcie, bo jedzie pociąg. Idę do normalnej roboty pracować. Na kurierkę pojeździć. Dzisiaj tak, jutro sobie tak planuję pyknąć 8 godzin. No i na pewno to zrobię, nie? Bo zawsze jeżdżę sobie 6-7. Ale jutro już jest środa, czyli ruch się zaczyna. Moi drodzy, zdrowia wam życzę. Dzisiaj odcinek o wszystkim i o niczym, powtarzam. Mam nadzieję, że się podobał. Piszcie w komentarzach, jaki temat mam poruszyć, co byście chcieli obejrzeć. To nagram. Nie piszcie mi, że mam jechać do centrum, coś tam w Londynie nagrywać. Nagrałem takich odcinków ponad 100 o Londynie. Naprawdę w fajnych miejscach byłem, pokazałem już. Nie wiem, co tam mam jeszcze wam pokazywać, moi drodzy. Trzymajcie się. Trzymajcie się do następnego gniota. Bądźcie szczęśliwi. Pamiętajcie. Bo to jest bardzo ważne. Ja ostatnio zbyt szczęśliwy nie jestem. Powtórzę po raz 58. Ale staram się, moi drodzy. Do następnego. Cześć.